Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witamy Was serdecznie, tym razem w duecie, tak się złożyło. Bardzo się ucieszyłem, że zostaliśmy tu zaproszeni ponownie, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy z Was z pewnością byli na Dniach Młodzieży, kiedy to tutaj też mieliśmy zaszczyt wystąpić na tej scenie. To było w 2016 roku, także już troszkę czasu minęło. Chcieliśmy się z Wami podzielić dzisiaj naszymi piosenkami, takim koncertem typowo ewangelizacyjnym, czyli to będzie koncert, gdzie będą i piosenki, i troszkę słowa, bo tej ewangelizacji potrzeba nam i potrzeba wszystkim, także nawzajem również oddziałujemy na siebie, my się ładujemy Waszym entuzjazmem, Waszą gościnnością, zostaliśmy tu pięknie przyjęci, już tu jesteśmy kilka godzin, więc chcemy się też podzielić radością z przeżywania naszej wiary, również tym, co trudne, żeby się umocnić miłością Chrystusa, tym, że On nas kocha, niezależnie od tego, jakie jest nasze życie, zawsze, dopóki żyjemy, mamy szansę tę miłość pogłębiać, do tej miłości się przytulić, do Chrystusa samego. Zauważyliście na pewno, albo usłyszeli bardziej w tle głosy pewne, które towarzyszą Judycie, to oczywiście Agata i Justyna, które nagrały wiele lat temu te chórki i one nam towarzyszą na występach, tak wirtualnie, jakby tu stały jeszcze dwie osoby, niestety nie jest to możliwe, żeby były fizycznie. Kolejna piosenka nosi tytuł Wypas, nie trzeba mi nic i nie boję się, on po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Często mamy wiele lęków o zdrowie, o pracę, o to, żeby nasza rodzina była szczęśliwa i wiele z nas przeżywa ten lęk czasem nadmiernie i to ja sobie tak myślę o swoim życiu, że tak często się różnymi rzeczami przejmuję, martwię, ale się łapię na tym, że to jest tak też trochę brak zaufania Panu Bogu, bo jeśli powierzam Jemu swoje życie, jeśli modlę się o to, jeśli jestem w kontakcie z Panem Jezusem przez sakramenty,
no to naprawdę nie muszę się niczego obawiać, bo on przecież czuwa nad tym wszystkim i tym kieruje, chociaż nieraz wydaje mi się, że nie jest tak, jak ja bym chciał, ale jest na pewno przez te kręte drogi, jak to mówią, Pan Bóg tę prostą kreskę rysuje. I o takim zaufaniu jest ta piosenka napisana na podstawie psalmu. Nie trzeba mi nic i nie boję się, on po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Posłuchajcie. Gdy jeszcze cię nie było, to refren kolejnej piosenki tytułowej z naszej płyty Obrońca. Piosenka mówi o tym, że jeśli nawet upadnę w najcięższe grzechy, jeśli wydaje mi się, że po ludzku moja sytuacja jest beznadziejna, to dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I trudno nam czasami w takich momentach życia w to uwierzyć, ale Pan Bóg już zna finał naszych problemów, naszych trosk i jest naszym obrońcą, bo tak czasami potrzebujemy kogoś, kto by nas pocieszył, powiedział, wiesz co, nie martw się, każdy z nas potrzebuje takiego przyjaciela. Pan Jezus jest takim właśnie przyjacielem, ale trzeba mieć z Nim relację, taką bezpośrednią. To nie tylko Bozia, do której klękam i modlę się w kościele w niedzielę i przychodzę do domu i Bozia przestaje dla mnie istnieć, ewentualnie odklepię pacierz. To jest żywa osoba. Pan Bóg to jest ktoś, to nie jest coś, to jest ktoś, z kim mogę mieć relację, który zna całe moje życie, który zna moją podświadomość, czyli miejsce, do którego nie mam dostępu, który zna moje pragnienia i który bardzo chce, żebym się z Nim spotkał w niebie. Pan Bóg jest naszym obrońcą, kiedy słyszymy takie słowa, że nie nadajemy się do niczego, że nam się coś nie udało, że ktoś nie dostrzegł naszego dobra. Pan Bóg wszystko widzi, najmniejsze dobro i bardziej jeszcze ceni to, że jak mówi Pismo Święte, jeśli chcesz coś zrobić dobrego, zrób tak, żeby lewa twoja ręka nie wiedziała, co czyni prawa, czyli nikt, żeby się o tym nie dowiedział. Pan Bóg ci zapłaci. Ktoś powiedział, że jak ktoś biednemu daje, to tak by pożyczał Panu Bogu. Coś w tym jest. Czeka nas kiedyś wspaniała nagroda.
wietrze i bez końca. Moja obrońca. Ktoś kochał cię, jeszcze cię miło. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kochał cię, zawsze i bez końca. Moja obrońca. Tyle razy ci nie wyszło, już tyle razy upadałeś. Jesteś nikim, ciągle słyszysz to. Prowadzimy często rekolekcje w Wielkopolsce, znaczy co roku, już od 19 lat, bo zespół w przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie, zespół Testimonium. Nie powiedziałem tego na początku, ale Testimonium to łacińskie słowo, które oznacza świadectwo. I to właśnie jest sedno naszego działania. Dajemy świadectwo nie tylko na takich festynach, ale również graliśmy na różnych rynkach, promenadach nadmorskich, w szkołach, domach kultury, kościołach. W różnych bardzo miejscach, nawet w bardzo dziwnych miejscach, nad brzegiem morza, nad brzegiem rzeki, gdzieś na trawniku. Judyta pamięta te czasy, choć to było dosyć dawno. Więc taka pierwsza linia frontu i chociażby do jednego człowieka to słowo dotarło, to jest już wtedy sukces. My tych owoców nie widzimy. Na ławeczkach macie wizytówki naszego zespołu. Można zajrzeć na stronę internetową, można zajrzeć na kanał na YouTubie. Pooglądać będzie również relacja z tego koncertu dzisiejszego. Więc zapraszamy, zabierzcie te wizytówki z sobą. Można się z nami też kontaktować poprzez różne media. Piosenka W rytmie serca to nie ma nic wspólnego z filmem. Podobno taki jest, nie wiem, nie mam telewizora. Piosenka zaczyna się takim dźwiękiem kardiomonitora, który monitoruje pracę serca. Kiedyś na rekolekcjach zadam pytanie takie grupie gimnazjalistów, wtedy jeszcze były gimnazja, na szczęście już nie ma. Powiedziałem, ile takich uderzeń serca w średnim, powiedzmy, wieku 75-80 lat możemy mieć. Pan Bóg znaje co do jednego. No i tam obliczyli uczniowie, tam jakaś kosmiczna liczba wyszła, ile tych uderzeń mamy. Pan Bóg wie dokładnie, ile każdy z nas ma. Jeden ma więcej, jeden mniej. Jedno jest pewne, że mamy mniej, ile wczoraj. I tak zbliżamy się z tej puli, ubywa, aż wreszcie będzie ostatnie. Nie wiadomo, kiedy to będzie, na całe szczęście. Ale piosenka jest o tym, żeby być zawsze gotowym na spotkanie z kimś, kto nas zna lepiej niż my znamy samych siebie. To jest trudne do pojęcia, ale on zna nas lepiej niż my samych siebie, to jest niesamowite. Tam się nie da nic okłamać, nic ukryć, nic załatwić po znajomości. Tam jest cała prawda i ta prawda często jest bardzo, bardzo dla nas trudna. Bo Pan Bóg tam nam dozuje trochę tą prawdę o sobie, czasem bolesną, ale lepiej teraz ją poznać niż kiedyś znaleźć się w czyśćcu. Także życzę wam, żebyście się znaleźli w niebie. W rytmie serca.
to walka. Nie gaz, zapomnij, że odpoczniesz już. Spokój pełnia, to nie tu. Zagubić się łatwo jesteś. Przypomnij sobie czasem, kim jesteś i kto się obróci. Dzisiaj w Ewangelii, jak dobrze słuchaliście, były słowa, żeby szukać ciasnej bramy, żeby przechodzić przez ciasną bramę teraz, dopóki mamy czas. Bo jak powiada Ewangelia dzisiejsza, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Więc dopóki mamy teraz szansę, ja nie będę mówić, Panie Jezu, przecież nauczałeś na naszych ulicach, przecież prorokowaliśmy w Twoje imię, byliśmy blisko Ciebie, nie znam Was. Takie usłyszymy słowa. W innym miejscu jest powiedziane, nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, będzie zbawiony. Więc to jest takie ostrzeżenie dla nas, żebyśmy szukali tej raczej wąskiej bramy. W życiu niestety nie możemy się urządzać tak, jakbyśmy tu żyli wiecznie. Jak chcemy iść do nieba, no to jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami, więc nie gromadzimy skarbów, gromadzimy skarby raczej w niebie, w tym banku, z którego nic nie ginie, nikt nie kradnie, nic nam się nie zgubi. Gromadzimy dobre uczynki. Gromadzimy to, co tracimy. Tutaj pozornie na ziemi trzeba stracić. Pan Jezus po ludzku przegrał. Wielki Piątek na krzyżu, Pan Jezus po ludzku przegrał. Oczywiście zmartwychwstał, ale taka też jest nasza droga. Po ludzku człowiek wierzący jest przegrany. Często w sądach, często gdzieś w różnych sprawach, żyjąc uczciwie, po prostu przegrywamy z tymi, którzy są chamscy, którzy są sługami złego ducha, którzy są nieuczciwi, cwaniacy i tak dalej. Człowiek uczciwy przegra, ale tylko po ludzku. Tylko te kilkadziesiąt lat, a później czeka nas wieczne szczęście. Chyba warto. Posłuchajcie piosenki Niebieska, ona właśnie o tym mówi. Stary człowiek musi dbać.
Jedyny, nie nasz utwór, tak zwany cover, piosenka Sławka Łosowskiego z najnowszej płyty zespołu Kombi. Ja wiem, mogę się pochwalić, że miałem do tej piosenki napisać tekst, Sławek mi wysłał demo. Mierzyłem się z tym jakiś czas, ale wszystko, co wymyśliłem, było banalne, a że Sławek jest bardzo wymagający, no to postanowiłem się tutaj wycofać z tego, ale piosenka mi się bardzo podobała i poprosiłem go, żebyśmy mogli ją grać. Sławek Łosowski to, przypomnę, założyciel zespołu Kombi, klawiszowiec. I pozwolił nam grać piosenkę w naszej aranżacji, żeby się odróżniała od tej oryginalnej. Wspaniała piosenka, która mówi o tym, że miłością możemy zwyciężyć świat, że mamy zwyciężać miłością, tak? Nas uczył ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zło dobrem zwyciężaj, nie daj się zwyciężyć złu, to jest bardzo trudne, bo prawdziwe dobro nie oprze się żadnym atakom złego. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, to jesteś w stanie wybaczyć wszystko. Tak jak Pan Jezus nam wybaczył najcięższe grzechy, wybaczył nam wszystkie nasze winy i możemy Jemu oddać w sakramencie pokuty i pojednania, i żeby się oczyścić, żeby być lżejszymi, żeby zadbać o naszą duszę, bo nie tylko to, co widać, wy jesteście wspaniale ubrani, ale człowiek też posiada duszę, o której w dzisiejszym świecie się bardzo, o której się zapomina i której się nie karmi. Niestety niektórzy ludzie to są chodzące trumny swoich dusz, bo te dusze nie są karmione Eucharystią. Oni w ogóle nie myślą o tym, tylko o przyjemnościach doczesnych, a to się kiedyś skończy, bo świat przemija, jego pożądliwości, wszystkie przyjemności, wszystko kiedyś minie, zgnije, nasze ciała też się zepsują. I co zostanie? Dusza. I o tą duszę należy dbać. Więc właśnie piosenka, którą za chwilę zagramy, no to jest taka piosenka właśnie do zastanowienia się i do takiej refleksji nad tym tekstem. Także bardzo proszę, aby się właśnie nad tym tekstem wspaniałym, Miłością zmienia świat, zastanowić. Czy w naszym życiu też zwycięża miłość? Oh,
prądy, miłość i nienawiść. Idź lub stań jak Samarytanin. Pokaż, co w tobie najlepsze jest. Sprawiaj uśmiechy zamiast łez. To w sercu masz, Pan dał nam ten dar. Stworzył nam świat, zły niszczy go czas. Ty możesz go zmienić, on może być inny. Musisz w to wierzyć, musisz być silny. Obsługi może być do różnych urządzeń, do każdego, do rozlicznej lodówki, suszarki, grzejnika, odkurzacza, telewizora. Producent jest obowiązany dołączyć instrukcję do każdego urządzenia. I tak kiedy się zastanawiałem, czy Pan Bóg jako stwórca człowieka, czyli ten, kto, jak mówiłem, na nas najlepiej zna, też nam dał takie wskazówki. I wpadłem na takie coś. Oczywiście to nie jest jakiś mój pomysł, ale piosenka jest takim moim pomysłem na właśnie te instrukcje do człowieka, a mianowicie dekalog. Czy ktoś jest wierzący, czy nie? Czy jest Hindusem, czy jest Chińczykiem, czy jest Eskimosem? To ma w sercu tak zwane prawo uniwersalne, jedni to nazywają, my to nazywamy prawem Bożym, wyryte w sercach, tak mówi w Starym Testamencie, prawo moje wyryje w waszych sercach. To jest to, że nie... Każdy czuje, że nie można kogoś zabić, każdy wie, że nie należy kraść, bo to jest złe, że nie należy kogoś o kimś źle mówić. No generalnie dekalog mówi o tym, co każdy człowiek podświadomie i instynktownie jak gdyby czuje. To jest też potwierdzenie na prawdziwość Pisma Świętego, na prawdziwość Słowa Bożego. I Pan Bóg nam dał 10 zasad. I zanim ja zostałem rodzicem, to też inaczej patrzyłem na dekalog. Jak ja zacząłem mojej córce, która ma w tej chwili 4,5 roku, dawać pewne rady. Uważaj, a tylko tego tam nie dotykaj, tutaj nie wychodź, tu uważaj, pilnuj, żebyś nie spadła i tak dalej. To pomyślałem sobie właśnie, że dobry ojciec Bóg daje nam rady, bo nas kocha. Przede wszystkim dekalog jest wyrazem miłości, troski o nas, żeby się człowiek w życiu nie pogubił, żeby człowiek był szczęśliwy, żeby człowiek się spotkał kiedyś z Panem Bogiem, ponieważ Pan Bóg jest bardzo zazdrosny o każdego z nas. I dał nam 10 przykazań Bożych, żebyśmy byli szczęśliwi, tak jak my dajemy te przykazania różne dzieciom naszym. Dzieci oczywiście nie zawsze słuchają. No i dzieje się nieraz krzywda, a czasami tragedia. Tak samo w naszym życiu, jeśli te przykazania gdzieś sobie jedno wyłączymy, albo troszkę je gdyby osłabimy, przekraczamy, gdzieś omijamy, no to zniknie do kłębka, z naszymi problemami, to dojdziemy do tego, że gdzieś tam zostało złamane jedno z przykazań Bożych. I niech ta piosenka taka wesoła, radosna będzie taką refleksją na tym właśnie, że 10 przykazań nie jest dane po to, żeby nam uprzykrzyć życie, ale jest dane z troski kochającego Ojca, żeby nas chronić przed złem. Jestem człowiek.
Teraz jedna z najmocniejszych piosenek w naszym repertuarze, najbardziej rockowa, ale też o bardzo ważnej treści. Pamiętacie z pewnością przypowieść o bogaczu i Łazarzu? Krótko mówiąc, bogacz miał wszystkiego ponad stan, pławił się w luksusach, żył sobie, imprezował co dzień, żył sobie bardzo, bardzo wygodnie i to nie był jego akurat problem. Problemem jego było to, że nie dostrzegał tego biedaka Łazarza, który tam u jego bram siedział i jak mówi Pismo Święte, psy przychodziły i lizały jego rany. To był bardzo nieszczęśliwy człowiek. Umarł, jak wiemy, jeden i drugi i sytuacja odwróciła się o 180 stopni i Łazarz mógł powiedzieć z ulgą, nareszcie się skończyło to marne życie i mogę być szczęśliwy. No, niestety bogacz trafił w przeciwne miejsce i tam prosi, ojcze Abrahamie, poślij Łazarza do moich braci. Abraham mówi, mają Mojżesza, niech słuchają, tak, jego nauki. Nie, powiedział, ale jakby ktoś z umarłych powstał i im powiedział, to uwierzą. Abraham mówi, nawet gdyby ktoś z umarłych powstał, tutaj, teraz stanął i powiedział, uwierzcie, to niektórzy nie uwierzą. Niektórzy patrząc na cuda nie uwierzą, patrząc na całą Turyński, patrząc na ulicę Matki Bożej z Guadalupe, powiem tylko krótko dla tych, którzy nie wiedzą. Wizerunek Matki Bożej z Guadalupe to jest jej autoportret, który się pojawił na takim ubraniu, na takim płaszczu takiego pewnego pasterza w Meksyku. Juan Diego bodajże się nazywał. Ten płaszcz istnieje dotąd, pomimo tego, że prawa fizyki tłumaczą to tak, że on się powinien rozpaść po 100 latach, a on 500 chyba lat już istnieje. W każdym razie o co chodzi? Ten wizerunek się pojawił nagle na tym jego obliczu i tam dopiero w latach 60. powiększono źrenicę Matki Bożej i okazało się, że w tej źrenicy odbijają się osoby, na które ona patrzyła. Tam ten biskup, który był, który nie wierzył w to, że jemu się objawiła Matka Boża, tam ten pastuszek, jeszcze kilka osób i badali ten wizerunek, to oko, okuliści i powiedzieli, że tak się właśnie odbija obraz źrenicy człowieka, więc niemożliwe jest, żeby to ręka ludzka namalowała tyle lat temu. I nawet na to patrząc ludzie nie uwierzą, więc są też tacy, którzy niestety tej łaski wiary w przeciwieństwie do nas nie mają, no bo ktoś albo ma, albo nie ma. Jeśli ma, to musi o nią dbać, prosić, żeby Pan nam przymnożył tej łaski wiary, żebyśmy jej nie utracili, żeby życie nas tak nie zepchnęło w paszczę złego, który tutaj czyha, żeby nas tylko pożreć, jak lew ryczący. Dlatego piosenka nareszcie to jest taka lista osób, którymi być może nieraz gardzimy, takimi Łazarzami, właśnie, ale Pan Jezus się o nich dopomni przy sądzie ostatecznym. Jaki byłeś dla tych najmniejszych, nie chodzi o wzrost, dla tych odrzuconych, niekochanych, wyśmianych, może kalekich, może w oczach świata, to są nikt, to jest nikt po prostu, tak? Może my jesteśmy takim nikim w oczach świata. My się możemy cieszyć, bo jesteśmy błogosławieni. Nareszcie.
błogosławieni jesteście, abyśmy wszyscy te słowa kiedyś przy sądzie ostatecznym usłyszeli i otrzymali białe szaty i w ręku palmy i na wieczne szczęście poszli z Panem Jezusem. Obyśmy tak wszyscy się tam spotkali, kiedy sobie wspomnieli ten koncert właśnie dzisiejszy. 3, 2, 1, Bungee to piosenka o zaufaniu, bo jak ktoś ma linę na nogach i podpisuje dokument, opróżnia kieszenie i skacze, to całe swoje życie oddaje w ręce tych, co te liny produkowali, atestowali, sprawdzali. No bo jak będzie za długa, to już po nim. To trzeba mieć wielkie zaufanie. Ja bym się nie podjął, nawet jak gdyby mieli mi dopłacić. A to słono kosztuje. Natomiast kiedyś właśnie zauważyłem gdzieś na plaży we Władysławowie chyba takie drobne literki na końcu tej tablicy informacyjnej przy Bungee, że jak ktoś nie odda skoku na słowa 3, 2, 1 Bungee, to zjeżdża na dół i już traci pieniążki. Ten instruktor mówi 3, 2, 1 Bungee i wtedy trzeba skoczyć bez wahania. To jest o tym, żeby dobre decyzje podejmować od razu, bo jesteśmy bardziej skłonni do zła niż do dobra przez grzech pierworodny. Mamy skutki w sobie, każdy nosi, oprócz Matki Bożej, która była wolna od tego grzechu. Jesteśmy skalani tym, że niestety łatwiej nam do zła niż do dobra. Do dobra jest troszkę trudniej, pod góry i te wąskie drzwi właśnie trzeba się zmieścić. No i chodzi o to, że żeby ufać Panu Bogu, tylko Panu Bogu na 100%. Żadnemu człowiekowi, żaden człowiek nie może zająć miejsca Pana Boga, tego tronu. W moim życiu ma rządzić Pan Bóg, nie żona, nie dzieci, nie znajomi, nie kolega, nie dziewczyna, nie chłopak, tylko Pan Bóg. Jak tak będzie, to będzie wszystko dobrze. Chociaż mnie się wydawało w życiu, a żyję troszkę lat, bo już prawie 50, więc wydawało mi się, że szczęściem dla mnie jest coś tam, co sobie wymyślę, jakiś człowiek, to się wszystko sypało, bo tam nie było Pana Boga na 100%. 3, 2, 1, Bungee. Raczył wspomnieć przed rozpoczęciem naszego koncertu, a przypomnę dla Państwa, którzy nadeszli i nadchodzą, że gra i śpiewa od niemalże godziny zespół Duet, w tej chwili Testimonium z Górnego Śląska, z okolic Rybnika, Knurowa, Gliwic. W tamtych terenach zamieszkujemy 200 km około do Was, ponad nawet, więc bardzo się cieszymy, że kolejny raz możemy tutaj gościć. Graliśmy 3 lata temu na Dniach Młodzieży. Pieśnie, bo nie piosenka, pieśnie, o której wspomniał już pomiędzy wierszami ksiądz
proboszcz, mówiąc o bitwie pod Grunwaldem, że staliśmy kiedyś w cieniu i zwyciężyliśmy. No właśnie, teraz zagramy pieśń, muszę zdjąć czapkę i jeszcze coś włożyć. Poproszę Judytę, żeby przytrzymała mi gitarę. Pozwólcie, że założę coś ważnego. Nasi rycerze pod Grunwaldem mieli mniej więcej takie orły piastowskie na sobie, dzięki. Zwyciężyli, bo oddali siebie Matce Bożej, pamiętacie. Bogu Rodzica na ustach i droga do zwycięstwa. Później ta pieśń była grana na koronacji Jagiellonów. Król Jan III Sobieski w późniejszych wiekach, ruszając pod Wiedeń, zatrzymał się na Jasnej Górze, aby oddać siebie i swoje wojsko pod opiekę Matki Bożej, zwyciężył. Cud nad Wisłą, stulecie będziemy obchodzić w przyszłym roku, słuchajcie, coś niesamowitego. Po ludzku to było niemożliwe, ktoś uczył historii, to wie. Dzięki Matce Bożej, właśnie 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, w Święto Matki Bożej, w Niebowzięcia, więc jest to szczególna pieśń dla naszego narodu. I kiedy mądrzy władcy, którzy nam przewodzili, bali się Pana Boga i modlili się do Matki Bożej, zawsze mieliśmy się dobrze. Po bitwie pod Grunwaldem byliśmy potęgą europejską, byliśmy liderem, byliśmy kimś, kogo się bano, byliśmy kimś, tym narodem takim wiodącym, można powiedzieć. Po odcieczy wiedeńskiej również, po bitwie warszawskiej, czyli cudzie nad Wisłą, też dla naszej ojczyzny nastał wreszcie czas wolności. Pamiętajmy tą pieśń, uczmy jej nasze dzieci, żeby nie zapominały. Modlitwy do Matki Bożej pod Twoją obronę, jak gdzieś jedziesz w autobusie na ważne spotkanie, masz jakiś egzamin, rozmowę, odmów sobie nawet w ciszy pod Twoją obronę. My zawsze odmawiamy jadąc samochodem. Objechaliśmy już równik kilka razy przez 20 lat. Z małym jednym wypadkiem nic się nam nie stało, choć auto było do kasacji, nikt nie ucierpiał, dzięki Bogu. Więc zawsze powierzajcie siebie Matce Bożej pod Twoją obronę i Bogu Rodzica niech będzie z nami. Niech wszystkie nasze sprawy, troski powierzmy w tej właśnie pieśni. W troszkę innej aranżacji niż ją znacie z pewnością. Posłuchajcie. Kto zna, niech śpiewa z nami.
pora kończyć już nasz koncert. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie, szczególnie księdzu proboszczowi i organizatorom tego wspaniałego festynu. Wiele jeszcze atrakcji przed Wami, więc dopiero się impreza rozkręca. Życzymy Wam wspaniałej imprezy do białego rana. Niektórzy, którzy idą jutro do pracy, to może nie do białego, ale serdecznie dziękujemy za to, że jesteście, za miłe przyjęcie. Zabierzcie z sobą te wizytówki nasze. Możecie zajrzeć na naszą stronę. Zapraszamy również tutaj na stoisku. Są nasze płyty. My się utrzymujemy z tych płyt. Możemy jeździć w różne miejsca, takie, gdzie nas nikt nie zaprasza, gdzie sobie stajemy po prostu gdzieś tam w mieście i gramy. Musimy tam dojechać, więc ta płyta, nie dość, że są tam nasze najlepsze piosenki, jest również Bogurodzica w studyjnej wersji. Ta płyta kosztuje tylko 20 zł, jest i tu w samochodzie również. Zapraszamy serdecznie, możecie wspólnie z nasz zespół, można komuś zrobić też prezent, jak ktoś tam szykuje sobie prezent na czyjeś urodziny. Jeszcze na koniec takie jedno zdanie, dlatego że nasz koncert jest koncertem ewangelizacyjnym, to zostawiamy Was dwoma myślami. Po pierwsze Pismo Święte, czyli Słowo Boże. Kto czyta codziennie Pismo Święte? Niewiele osób. Pismo Święte to jest słowo żywe. Jak ja zacząłem czytać Pismo Święte 30 lat dokładnie temu, to był 89 rok. Zacząłem na poważnie chodzić na Eucharystię, zacząłem dopiero kumać, o co chodzi. Więc dosyć już długo i przekonałem się, że Pismo Święte to jest odpowiedź na wszelkie moje pytania, wątpliwości. To Słowo Boże, które przemawia, nawet jak otworzysz na chybił trafił dziś wieczorem, zdejmij ze ściany gdzieś z półki, może nowiutkie, nieużywane od jakiegoś okazji, ślubu, prezentu, komu innego. Otwórz, tak jak ja kiedyś otworzyłem, na chybił trafił, zacząłem czytać i zmieniłem w ogóle styl życia. Totalnie się przewróciło moje życie, straciłem przyjaciół, zdobyłem innych. Ale od 30 lat tworzę i gram muzykę tak zwaną chrześcijańską. Wspaniała przygoda życia i frajda, że mogę podróżować po Polsce i nie tylko, i takich koncertów grać dosyć dużo. Niesamowicie pomaga to wzrastać. Życzę Wam, żebyście sięgali po to Słowo Boże jak najczęściej, nawet dzisiaj. Warto zacząć, tak śpiewała Judyta w piosence Bungee. Może warto właśnie dziś. Może Pan Bóg ma coś Tobie do powiedzenia, może coś Cię gryzie, a tutaj otworzysz i masz pyk, odpowiedź gotową. Kto wie, tak? Dlatego Was zapraszam. I druga sprawa, już ostatnia. Jak gdzieś wyjeżdżamy, to zawsze zabieramy ładowarkę do telefonu, laptopa, do, nie wiem, do aparatu fotograficznego, do jakichś urządzeń, do gier i tak dalej. Przeważnie do telefonu. Jak nam spada poziom baterii, to już szukamy gniazdka. A jak nam spada poziom dobroci w sercu, czyli jesteśmy nieznośni, nerwowi, drażliwi, ktoś nam coś powie, od razu wybuchamy, to znaczy, że trzeba doładować serce. A to się dzieje podczas każdej Eucharystii. Przyjmując Pana Jezusa Eucharystycznego, ładujemy swoje serduszko i jest w nim wtedy więcej dobra, możemy tym dobrem emanować. Jest łatwiej być dobrym, jeśli się korzysta często z tej ładowarki, która jest w czasie Eucharystii dostępna dla każdego. I te dwie rzeczy, Pismo Święte, Eucharystia, jak tylko to zapamiętacie z tego koncertu, to nasz przyjazd tutaj nie był daremny. Życzymy Wam tego serdecznie, wszystkiego dobrego, żyjcie blisko Pana Jezusa, bądźcie szczęśliwi, żebyście kiedyś tak w takim składzie spotkali w niebie, tego sobie i Wam życzę. A śpiewała dla Was Judyta. Ja mam na imię Sebastian, było nam bardzo miło i zakończymy piosenką pod tytułem Dekalog 10. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Biegu spraw. Nie do...
zaczyna nam brakować tej wiary, warto posłuchać takich aniołów jak Sebastian i Judyta. Są cudownymi ludźmi, którzy zwiedzili kawał świata. Byli we Włoszech, Niemczech, Białorusi i gdzie jeszcze? Austrii. A dzisiaj są ponownie w Ręcznie i bardzo cieszymy się, że nas odwiedzili. Mamy nadzieję, że nie był to pierwszy, drugi i ostatni koncert i jeszcze nas nieraz odwiedzicie. Bardzo dziękujemy im, podziękujmy im ogromnymi brawami. I liczymy na bis jakiś. Bis! Jesteśmy zaskoczeni, oczywiście, jak najbardziej. Dziękujemy za takie ciepłe przyjęcie, dostaliśmy taki fajny dyplom. Rzadko się zdarza, żebyśmy dostawali, będzie na honorowym miejscu. Zaraz tutaj go... Proszę nam go jeszcze przechować, żeby nam nie sfrunął. Dobrze, więc będzie wiz.